Geometry Dash to taka gierka, w której chodzi o to, by po prostu jako kwadracik omijać rzeczy, które nas mogą zabić. Tak jak tutaj, bo właśnie ktoś to zrobił w Minecrafcie za pomocą redstone'a. To jest autentycznie wyświetlacz z redstone'owych lamp, który wyświetlają grę, w której to gracz kontroluje ten kwadracik po lewej stronie. I wiecie co? Ja widząc takie filmy sobie myślę tylko o jednym. Ludzie robią takie rzeczy, a ja nawet nie wiem zrobić redstone'owych drzwi. No trudno, nie każdy ma talent do wszystkiego. Na przykład ja nie miałem do niczego w życiu. Dlatego siedzimy tutaj i się teraz słyszymy. Generalnie Reddit to dziwne miejsce, w którym jest wszystko. Naprawdę. A skoro jest wszystko i Minecraft służy do wszystkiego, to w Minecraft dzieją się dziwne rzeczy. Tak, to kolejny odcinek Minecraft Reddit. Witam was bardzo serdecznie, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że szybko dobijemy 10 tysięcy łapek w górę i ponownie się zobaczymy na kolejnym odcinku z tej serii, więc ha, zobaczmy. Czy mamy jakieś nowe posty odnośnie na przykład aktualizacji? Bo to by mnie ciekawiło dzisiaj. Ej, ale bez kitu, ile ja zwykle hejtuję takie ciasta, to to jest dobre ciasto. To znaczy, ja nie wiem, czy popieram robienia ciasta z lisa i jedzenia tego, to tak jakby, wiecie, potem to lisa kroicie. Nieważne. Ale poza tym, że jest to straszne trochę, to super wygląda. Co się stało? Dostałem dziwną lalkę z piglina, wrzuciłem ją do lawy i stało się to? O co chodzi? Czy to jakaś nowa minecraftowa legenda? O kurczę, gościowi to zajęło godzinę. Godzinę? Ja mam wrażenie raczej, że tygodnie. Ale fajnie to naprawdę wygląda, spoko, to chyba w ogóle na survivalu robi. Dziwny gościu. O, tutaj ktoś zrobił fajne podwaliny pod coś, tylko że nie chciało mu się malować chyba. No ale generalnie to spoko wygląda, nawet się rusza. A to co? Zaraz, kolorowe cienie? Co jest? Zaraz, musimy zobaczyć po prostu o co chodzi, bo chociaż ja widzę, że to się chyba... Co to ma? Ej, co jest? Przepraszam bardzo. Aha, to jest słońce się odbija, rozumiem. Chodzi o to, że to są jakieś shadery, w których po prostu szkło koloruje światło. Trochę jak w ray tracingu i to jest jakby super efekt, bo ty zrobił jakąś siatkę i co? Tak to wygląda na dole? Ej, to jest mocny efekt. Jakby to bardzo rozwala mózg, jak się na to patrzy, szczerze mówiąc. To znaczy, nie umiem za bardzo tego wyrenderować. Szczególnie tak to wygląda, ale wygląda to naprawdę super. Wow. Nie wiem, ty powiedz, naprawdę musiało nudzić na coś takiego. O nie. O nie. Nie. Naprawdę? Co jest? Ej, dobra, to było za mocne. Ja przepraszam bardzo. Nie mogę skończyć, żeby iść to temu w tekstur... Co jest? Ty podmienia... O nie. O, ej, ale to jest dobre, naprawdę. Jakby to ten na przykład Among Us i muzyczka Among Us gra, ej, super, fajny pomysł. Przeczytałem Minecrafta i dalej nie mam. No może nie trzeba, no może grał na peacefulu. Autoklikanie w Minecraft. Ha, ciekawe. A tu stawia dzwon, bije w dzwon. Aha. I jakby można sobie tak chyba zbindować, nie? Że trzymać na przykład przycisk i wam się ileś tam razy na sekundę klika. Dobra, co jeszcze zrobię z tym autoklikaniem? Jestem ciekaw. Ej, dobra. Dziwny dźwięk bardzo. To jest też jakiś... O ja, co jest? Wyobraźcie sobie, kiedy to by było fajne na przykład na jakieś Bedwarsy, nie? I tak sobie szybko stawiacie po prostu bridge'a, ale wyrzuca tego. No na expa też jest dobre. Na trawę i tak zwykle w miarę tam starsza ta szybkość. Wow, ale bambusy to już jest mocna rzecz. Co jeszcze? Aha, no tak, zwierzęta. Wow, ej, z zwierzętami też jest fajne. Jeszcze fajnie by było, jakby naprawdę dało się zrobić tak, żeby się na przykład w różnych kolorach tęczy robiły. Ej, ten pies... Ten shake. No i typ normalnie idzie. No i praktycznie to... O, no właśnie o tym mówiłem. Co ja można też chyba nawet pod scrolla, nie? Zbindować i ty po prostu scrollem ruszacie i to się cały czas klika. O, wędka to też jest dobra rzecz, ale ta chyba rybę się nie da wyłowić. No raczej na pewno nie. Wiadro zawsze walnięte, wiadomo. Weaver. Weaver nawalony w chwilę po prostu w sumie. Ale no na tych nowych wersjach Minecrafta to nawet nie wiem, czy takie spawnowanie coś daje, bo tam jest ten taki cooldown, nie? W sumie, że wiecie, raz na jakiś czas uderzenie jest tylko mocniejsze. Albo najlepsze, no dobra, najlepsze to wydaje mi się, że nie jest to za bardzo potrzebne, ale szybko mu to naprawdę ulatuje z tego ekwipunku. Ciekawe, czy nie da się po prostu szybciej zrobić, żeby klikało? Czy Minecraft ma jakieś swoje ograniczenia? Bo to jest bardzo ciekawy aspekt. Okej, okay. Kopanie jakimś bardzo szybkim kill-offem generalnie, ale on tam, czekajcie, co miało autokliknięcie do tej ostatniej sceny? Przecież, żeby kopać bloki, trzeba trzymać przycisk, a nie klikać dosłownie, więc nie wiem, o co chodziło. Ale lecimy dalej. A tu, dobra, jakaś może taktyka na zabicie smoka nowa? Ty prostawia kryształy? No ta, w sumie na zabicie smoka. On już ma tej portal i tak aktywowany. Nie wiem, co on tutaj zrobi. Ale musimy się dobrze przypatrzeć. Może być to kiedyś potrzebne w życiu. Nie wiem po co, ale jednak. Dobra, zdawia pistona. Czy on to pistonę może odpalić? Co jest? Czy on tam się pojawił ogień? Czy...
co? Czy ten piston przesunął ogień? Czy ja to dobrze widziałem, czy tylko mi się wydaje? Ej, wiecie co? Ja miałem wrażenie, że już to kiedyś widziałem. I nie wiem, dlaczego to by się miało znowu pojawić na rycie na głównej. Ale dobra, zobaczymy, co się stanie, bo jak to widziałem, to na pewno było bardzo dawno temu. Więc nawet nie jestem w stanie powiedzieć, że to było na pewno to samo. Ale wydaje mi się, że chyba nie, bo tamten typ chyba nie podlatywał, tak nie pokazywał tego na dole. Za bardzo nie wiem, co się stanie. Aha, dobra, bo teraz się te aktywują. Znaczy, te wynowy się aktywowały przynajmniej. Te kryształy tam celują w coś? O co chodzi? Przecież tam nie ma smoka, nie? Czy co tam jest? Okej. Aha, i naraz co jest w ogóle z tym smokiem? Czy to jest najbardziej przemyślane przejście Minecrafta, jakie widziałem? Czy tylko mi się wydaje? To znaczy, że typ zamiast walczyć ze smokiem bezpośrednio po prostu zrobił coś, co naprawdę go naraz zdjęło. O nie, ten biedny pies, widzicie? Jak nie chcecie, żeby ta lawa się wylała, to zostawcie łapkę w górę. Mówię serio, zostawcie łapkę w górę. O, to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nie widziałem filmu z Minecrafta w podobnym formacie. Znaczy, to jest chyba taki format na telefon, ale dlaczego to ma taką perspektywę intrygującą? Co tutaj się wyprawia? Nie mam pojęcia. Możliwe, że jest to jakiś taki... O, ja wiem, co mi to przypomina. To mi przypomina te takie tutoriale z książek Minecraftowych, tylko że w wersji animowanej, bo tam zawsze były zdjęcia, po prostu właśnie tak to wyglądało, przedstawienie na przykład wnętrza budynku, a typ tutaj sobie po prostu lata i tutaj by w formie filmu. I super to wygląda jakby. To jest chillowe, zostawcie łapkę w górę. Ile on tutaj w ogóle ozdóbek daje? Co jest? Ej, nigdy by mi do głowy nie przyszło, że można tyle rzeczy wpakować w tak małą przestrzeń. Ale dobra, to jest super, no. To mi się podoba. To jest spoko. Czy on coś jeszcze dorobi? Nie, nie, już nie dorobi. O, prosta postawka pod hełm. Przynajmniej, wiecie, no taka jakby atrapa, ale faktycznie jest sam armor stand, więc jeżeli się pytacie, jak to zrobić, to pewnie to będzie w spinach, więc zaczynacie od to, że dajecie sobie pół płytkę, w której dajecie armor stand, potem widzicie jakby hełm na to, następnie od góry pistonem dociskacie tą biblioteczkę na dół, w sumie to dwoma pistonami, albo sobie właśnie tutaj dajcie jeszcze jakiś blok, żeby to dopaść na pewno dotąd, nie dotąd. No i na to możecie odkładać swój hełm i sobie zbierać i wygląda naprawdę fajnie. Super pomysł, dlatego propsuję. A to co? Automatyczny bazaltowy Ice Boat Tunnel? Jak to? Znaczy, ja rozumiem to, że jakby bazalt się robi tam z lawy pewnie i... Aha, i lodu. Ale właśnie... Jak oni to robią? Nie, nie mówcie, naprawdę nawet ludzie sam sobie, no w sumie tak, bo tam jest chyba jakiś armor sand, który ma ten taki enchant, który zamienia wodę w lód. No ale dobra, zobaczmy, jak to w ogóle działa. Wylewa tutaj lawę, potem tutaj, 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 tutaj i tu. Następnie co robi? W sumie trudno powiedzieć, co teraz się dzieje, nie? Ale takie coś, że w ogóle się dzieje w Minecrafcie, to jest piękne po prostu jakby, że takie duże maszyny na przykład mogą powstać i tutaj widać, jak gość naprawdę musi posiedzieć, wiecie, nie wiem, paliwo uzupełnić czy coś. Biega po górze. Teraz od drugiej strony będzie wylewał lawę. Nie, on tutaj to tylko dolewa. No ale nie wiem, dlaczego on to teraz w ogóle robi. Może on to odpala. Dobra, więc zobaczmy, co będzie następne. Następnie się da do... O, nie mówcie, że on ma swój taki wagonik tam do siedzenia w ogóle w tym wszystkim. Ale kozackie. I sobie po prostu to puszcza i jedzie, ta? Tak. Jedzie sobie, no. Okej. I nie, on... Aha, on to musi jeszcze w ogóle sam robić, tutaj przeklikiwać to. Ale no ja nie wiem, czy to jest takie do końca automatyczne, skoro on to musi klikać. Chyba nie jest automatyczne. Nie jest automatyczne. Czy ktoś z was mi powie, dlaczego spadający blok ma okrągły cień? To jest zagadka. Czy to się rozwiąże? O co chodzi? Co się tutaj dzieje? Bo nie... Aha, dobra. Bo to jest ten koper, tak? Który się zamienia z... Co? Niewidzialny ink? Waxed coppered blocks? O co chodzi? Czy można blok koperu utrzymać na jakimś danym momencie przemiany? Już na stałe? Ej, ale to jest fajne. To jest spoko. Taka wiadomość teraz się po czasie dopiero pojawia. To się dopiero nazywa wyposażenie. Wow. Każda broń ma swoje własne miejsce i to jest super. Ten totem w ogóle tej w szkle. No i dobra, ty prawie zginął, bo nie miał elektry. To jest najczęstsze, co się dzieje w ogóle. Zauważyłem tutaj w endzie z graczami. Ty pół serca uciekł śmierci. Typ zaraz opuszczony statek i stwierdził, że tam wybuduje całą wioskę. Odremontowany statek i wybudowana wioska. No ale w sumie to nie wiem, czy na bagnie takie coś budować. Ładne? Dobre. Jak ładne, to ładne. Oho. Minecraft vibe. O nie. Że ta muzyczka w ogóle w tle, ja to słyszałem na początku. No jest takie, to taka sztampowa muzyczka, no taka z najstarszych wersji Minecrafta. I sobie stoicie i oglądacie zachód słońca. Tylko czemu to nie było u niego? Jest
jakieś takie w innych barwach. Aha, dobra, to Xbox jest. Wow, mocny te tekstury. Takie mocno 3D. Zrobiłem creepery wyłączane jakby, w sensie... Oj, o co? Ej, to jest jakby... Nie wiem, czy on temu creeperowi wyciął gunpowder? To się jakoś nazywa... Sterylizacja? Robienie cool wnętrza. O i proszę bardzo, znowu wchodzimy w klimacik, ten sam, który był wcześniej, czyli taki rzut izometryczny trochę? No, nie do końca, ale coś w ten deseń. Szybkie gospodarowanie małej przestrzeni wieloma rzeczami. No, tak... Spoko, ale czy coś tu się jeszcze... Aha, dobra, bo tam jeszcze powstaje coś. Okej, ja przepraszam bardzo, no tutaj nie doceniałem. Ale fajny pomysł z tym takim pięterkiem w sumie. No, stolik taki nawet spoko. I ten kot jeszcze na koniec, wisienka na torcie normalnie. Okej, typ zrobił texture pack, który daje tekstury książkom. I nie tylko w sumie. Aha, dobra, myślę, że to tylko chodziło o książki do enchantowania. Łuki też mają swoje tekstury, to znaczy zależne od enchantów, jaki nas sobie noszą prawdopodobnie, co jest już znane takie nawet. No i to mieszanie bloków jest, no, nawet okejkę trzeba wystawić. A to co to? Czy to jest broń netherite'owa? Nie wiem, takie dziwne, ale możliwe. Kocham Minecrafta. Ja tak zawsze mówię, kiedy rano wstaję. A czy jemu się skończy elytra, jak będzie leciał? Czy co? Czemu on zginął? Czemu zginął? Co się wydarzyło? On po prostu zginął w powietrzu, może w jakiś, nie wiem, pojedynczy blok czegoś uderzył? Szczęśliwego dnia pi? A tak, to było 5 dni temu, więc już jest nieaktualne, ale szczęśliwego dnia liczby pi! No to co? Czy on... Aha, randomowo generuje dungeony ten command block. No, całkiem wyglądają te dungeony, ale jestem ciekaw, do jakiego stopnia jest to ograniczone. To znaczy, na przykład ile dałbyś takich modułów zrobić, na jaką wielkość to, w którym momencie traci sens, jakby... No nie wiem, takie trochę małe są te dungeonki, jakby były większe, to bym chętnie zobaczył, ale no tutaj mam więcej pytań niż odpowiedzi mam, ale widzę, że naprawdę dużo jest tych jakby różnych modułów? Może tak, modułów. No ale za mało coś ich jest. Chociaż teraz zrobię coś większego. W tym momencie wyszedł jakiś dziwny kształt, który nasuwa pytanie, czy na pewno jest to do końca generowane losowo. Znaczy, no pewnie tak i to jest taki jakiś niefortunny zbieg okoliczności, ale na jakiej podstawie jest w ogóle ta losowość? No nie wiem, no szkoda, że to nie było większe. Naprawdę. Lody w Minecraft 1.17. Wow. W sumie dobry pomysł i jakby się uprzeć, to może na przykład by było przed jakimś, nie wiem, sklepem z lodami zrobić coś takiego w Minecrafcie jako dekorację. Dobra, typ chce wysadzić 10 tysięcy TNT na najmniejszych ustawieniach w ogóle. Zaraz, czekajcie, ile on ma, czy on ma jakiś dobry komputer, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. TNT, no... Oj, dobra, typ nie ma chyba dobrego komputera, bo bardzo mu ścięło, aczkolwiek teraz nawet się trzyma i po prostu mamy dużo, dużo wybuchów. Te TNT to jest o tyle śmieszne, że jak ono wybucha, to nawet Minecraft nie pokazuje, w którą stronę ono leci, tylko że po prostu wybuchło i tyle, nie? Bo komp i tak ma takiego laga, że nie byłby w stanie tego wyświetlić. Dobra, cały czas mu wybucha, ale w sumie nie trwało to długo. Aha, bo to było przyspieszone jakieś chyba. A dobra, 10 tysięcy TNT równa się coś takiego. Czy ktoś chce 10 tysięcy TNT? Co tu? Tutaj się dzieje. Cobblestone. Okej. On chyba tam po jakieś rudy idzie. Wow, ale wrócił na poprzednie miejsce, na którym był, więc mu się naprawdę mocno fartło. Myślałem, że zginie, że to pół serca. Aha, bo na hardkorze jeszcze jest. Chciałbym zgłosić przestępstwo. Co się dzieje? Iron Golem tam umiera. Czy bije go villager? Czy o co chodzi? Nie. Iron Golem wszedł w drzwi. W sumie w drzwi to za dużo powiedziane. Oni go biją? Oni go wrzucają w te drzwi, oni go bagują. O nie, ten typ taki przerażony. Okej. Widzicie, na villagerów też trzeba uważać, bo czasem jednak nie wydaje się, żeby byli tak przyjaźni, jak ich wyglądają. Znaczy, nie wyglądają w ogóle na przyjaznych. Wyglądają wszyscy, jakby mieli przerośnięte nosy, ale nic więcej w sumie. Dobra, typ sobie czyścił monument. Znaczy, to coś gdzieś mówi na typ podwodnej świątyni, chyba tak? Z wody? A i co? Czy on bierze gąbki do netheru je tam suszy, czy o co chodzi? Bo nie za bardzo rozumiem. Dobra, jest w netherze i tak, chyba tak. Co się tam dzieje? Tam się lawa wylała, nic wielkiego. W sumie. No, suszy. Wow! Co się stało? Co?
Co? To był jeden z dziwnych gliczy, jakie widziałem w Minecrafcie? Dlaczego w ogóle? Jakim prawem coś takiego się pojawiło? Customowy boss. Ej, to jest walczący armor stand. Ej, ale jaki to ma fajne animacje w ogóle. I fajnie działa. Jakby na pewno o wiele bardziej wymagająco niż takie normalne boty i... Wow. Co się dzieje? Jak to jest, że ktoś coś takiego dobrego zrobił? Szczególnie w Minecrafcie, gdzie moby są głupie jak but. A tutaj ktoś to musiał z Atomal Bokiem porobić te animacje, to wszystko fajne. Fajne, naprawdę. Patrzcie, jakiś go wyrzucił teraz do góry. On lata, ale jeszcze jakiś te rzuca, więc są naprawdę różne ataki. Jakby chciałem kiedyś umieścić, żebyś takie fajne mapy, byłoby fajnie. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Tam jakieś tornada są jeszcze w tle. To jest bardzo mocne. Typ cały czas tylko pije potki, bo normalnie to by tam nie wytrzymał. Ale jak oni to zaprogramowali, że to tak działa? Ja nie rozumiem. Ta walka się ciągnie w ogóle przez 4 minuty prawie. A w pewnym momencie ta postać jest uszkodzona, to i się w ogóle skin zmienił jeszcze. Okej, jak się to skończyło? Ja chcę znać finał. Cyk, jak walnęło. On chyba teraz musi dobić tą postać, mi się wydaje. Tak, dobija ją. Okej, nawet animacja umierania była zrobiona i dziwnie się urwał film jakoś tak bez klimatu. Quick Jab Door. O, a propos tego, że jestem słaby w redstone'a i nawet taki drzwi nie umiem robić, no to tutaj jest poradnik, jak właśnie zrobić jakieś fajniejsze drzwi niż takie, jakie można sobie wyobrazić na pierwszą myśl. Tutaj bardziej chodzi o takie po prostu ukryte drzwi gdzieś, na przykład w ścianie, nie? Żeby nie było widać tych pistonów. No więc zrobicie tak jak on, po prostu łączycie to górą. Na górze był tylko jeden myczek, z tym, żeby w sumie to chyba po prostu dostosować czas tego, żeby one się wysuwały jakoś w miarę okej, no i tak to działa. Proste w sumie. A ja i tak tego nie umiem. Podziemne dojo? Okej, zobaczmy. Jest w sumie tak delikatnie, no, japońsko. Tak mocno. Nawet podłoga jest taka mega charakterystyczna, bo oni tam mają takie podłogi czasem, co wyglądają trochę jak mata do ćwiczeń. Nie wiem dlaczego, po prostu mi się dziwnie kojarzy. Dobra, więc zobaczmy. Wow, a tu ma cały świat, ale szczerze mówiąc, mógł chyba nie robić takiego kwadratu. Taki kwadrat jest dziwnie wybijający z Mercy? No nie wiem, ale ciekawe jak zrobił te lampy latające. Aha, dobra, bo to jest na creative w ogóle. Okej, dobra, to ja myślałem, że tutaj bardziej postarane było. Mały render slime'a. Okej, to najdziwniejszy render, jaki widziałem dzisiaj. Co jest? Typ jak se w ogóle górę zrobił jak w Azji. Chyba na takim czymś robią ryż, nie? Co jest? Co? Czekajcie, to się odbija. Ja? Aha, bo to jest immersive portals. O kurcze, a wygląda jak jakiś shader odbijający światło. Dobra, immersive portals to jest to, co wam ostatnio pokazywałem też na moim kanale. To jest mocna rzecz ogólnie. Fajnie to wygląda. Wow. Tak bardzo autentycznie nawet, nie? No i to mi powie, że Java nie może mieć ray tracingu. Co się dzieje? Całe miasto odbite jest do góry nogami. Ten gościu tam idący. Ogromna kopalnia. A czy taka ogromna? A, ogromna mini kopalnia. Okej. Ta, co se zrobiła sesję zdjęciową z pszczołą. Szczególnie, nie wiem, to zdjęcie wygląda jakby jej ktoś zrobił zaskoczenia trochę i ona by się nawet nie skrapnęła, że jej to zdjęcie robi. Świnia wybiera życie. Co to znaczy? Dostała? Okej. Zabił ją i mała się wróciła. Okej, dobra, już rozumiem, o co chodziło. Ale to było złe. I złe jest też zostawienie łapek w góry pod filmami, więc jeżeli nie jesteście złymi ludźmi, to zostawcie tą łapkę w górę. I bądźcie spoko, tak jak moje filmy. Więc widzimy się jutro, a jak komuś z was się nudzi, to możecie wpaść na Noob Radio, bo leci teraz, więc bawcie się dobrze i cześć.